Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale piosenkarka Adele, znana z takich hitów jak Someone Like You czy ostatnio bardzo popularnej Hello, jest niezwykle chamska w stosunkach międzyludzkich, a do tego jest prześladowczynią. Zacznę od jej traktowania innych ludzi. Hello, is it me you're looking for? Przecież Lionel chciał tylko porozmawiać, zapytać co u niej, ewentualnie wyskoczyć na jakąś drobną kawę, a ona? Ona po prostu odkłada słuchawkę. Mimo, że tak zasmuciła Lionela, nie to jest najgorsze. Posłuchajcie teraz rozmowy nagranej z pewnym przypadkowym irlandzkim chłopakiem. Hello. Hello. Who's this? It's me. Yeah? I was wondering if after all these years you'd like to meet. It's the wrong number, hey. Look. Hello. Hello. Can you hear me? I can. Who is this? I'm in California dreaming. That's nice, but I don't know who you are. Look. Hello. Oh, for fuck's sake, is it you again? How are you? Who is this? Można się zastanawiać, co było motywem Adele, a właściwie Adele Lori Blue Atkins. Czy to sława, której ona już nie może opanować? A może ma za sobą jakąś mroczną przeszłość? Osobiście kierował się bym ku tej drugiej opcji. Zapytacie dlaczego? Nie będę tłumaczył, po prostu wspólnie obejrzymy trzeci, już ostatni klip. Hello. I don't know who you are. It's me. I was wondering. I can tell you I don't have money. If you let go now, that'll be the end of it. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Nie będę nakłaniał was do żadnej wersji, ale myślę, że argumenty rozumieją się same przez się. Was, drodzy widzowie, pozostawiam z ostateczną oceną.